A teraz zmieniamy niejako oblicze. Poproszę na scenę delegację Światowego Związku Kombatantów Armii Krajowej koło Jaworzyn z Ożarowa Mazowieckiego, prezes dr Janusz Orsik i prezes Fundacji Ave Patria pan Piotr Białek. Bardzo prosimy szybciutko, bo mamy jeszcze wielu, wielu tutaj. Oczywiście w ramach możliwości. Dostojny jubilacie. Zaraz muszę się rozłożyć tu z tymi paczkami. Ten orszak Trzech Króli przyprowadziłem tutaj przed twoje oblicze i chciałbym najpierw zacząć od książki, ponieważ wiemy, że przywiązujesz wielką wagę do patriotyzmu, do historii, dlatego w imieniu wszystkich mieszkańców Ożarowa bardzo serdecznie tobie dziękujemy za to, że w tej sali mogliśmy wiele razy wykonać koncerty, które pozostały w naszej pamięci jako koncerty niezwykłe, piękne, ale to jest twoja, Andrzeju, zasługa. Gratulacje z okazji 70. urodzin Andrzejowi Bartkowskiemu, prezesowi, twórcy wydarzeń niezwykłych w Ożarowie, składają najserdeczniejsze życzenia. Kapitan dr Janusz Orsik, przewodniczący koła nr 7 Jaworzyn Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Ożarowie Mazowieckim oraz prezes Fundacji Ave Patria Piotr Białek. Jeszcze Andrzej, pozwól, że wręczę tobie medal. Medal Świętej Cecylii. Święta Cecylia jest patronką chórów, śpiewaków, artystów i na pewno będzie tobie też błogosławić i wspierać ciebie w tym, no w sumie, szalonym dziele. Organizujesz tu koncerty dla nas, dla mieszkańców Ożarowa. Przecież kiedyś tutaj w tym miejscu było szczere pole, pani Królowa miała gospodarstwo i kto w tamtych latach 60., 70., 80. przypuszczał, że powstanie taka opera narodowa tu druga, no, w Ożarowie. Jeszcze raz, proszę bardzo, to jest medal. Dziękuję bardzo. Jako członek zarządu Fundacji Ave Patria również składam serdeczne podziękowania za wielką pomoc w zorganizowaniu obchodów powstania styczniowego. Serdecznie dziękuję, a tu jest Martini, rocznik 1863. Dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękuję. Te koncerty, o których panowie tutaj mówili, koncerty z okazji rocznic różnych dat historycznych, są bardzo ważne i ja przyrzekam, że będę dalej pomagał w ich tworzeniu, jeśli tylko będę mógł. Inicjatywa tutaj często spoczywa właśnie na panu Piotrze Białku, czy całej organizacji Ave Patria, która się tym zajmuje. Także nie przypisuję sobie tego lauru, tylko ja pomagam. Jestem jakby katalizatorem, dając salę. Tego typu koncertach nie chciałbym być tutaj bohaterem.